No, można powiedzieć, że sezon zimowy już się u nas zaczął na całego. Tak jak w całym kraju dosypało u nas śniegu maksymalnie. Ale muszę się pochwalić, że u nas drogi są odśnieżone. W całej Beskidzie Żywieckim w zasadzie można powiedzieć, nie ma większych problemów. Czasami są zasypane drogi jakieś takie boczne, gdzieś tam do posesji, ale te wszystkie główne to są albo czarne, albo ładnie na biało odśnieżone, także serdecznie zapraszamy w weekend do nas, bo naprawdę jest piękna zima, rzadko się tak zdarza, żeby o tej porze roku zima była tak ładna. Nas na Chorolnej też zasypało dosyć ostro, nasz grill, w którym robimy szaszłyki latające, jest dzisiaj zasypany równiutko, ale na weekend na pewno będzie normalnie funkcjonował, a jak nie, no to będziemy w środku na naszym kominku piec szaszłyki. Może to trochę wolniej potrwać, ale na pewno damy radę. No jeżeli będzie taki mróz jak dzisiaj, że minus 14 jest w ciągu dnia, to raczej szaszłyków na zewnątrz nie będziemy piekli, ale w środku u nas w kominku. Także może się okazać, że będzie trzeba trochę dłużej poczekać na szaszłyka. No gdzieś koło godziny może, no ale to lepiej do nas zadzwonić. No tak jak wspominałem, możecie Państwo teraz zobaczyć, że drogi u nas są odśnieżone na czarno. W Beskidzie Żywieckim mamy bardzo dużo ciężkiego sprzętu. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na duże opady śniegu, także myślę, że w niejednym mieście jest gorzej niż u nas. Do nas bardzo łatwo jest dojechać. Jak Państwo pojadą od strony Katowic, Bielska-Białej, to na pierwszym rondzie skręcamy w prawo na drogę ekspresową S69, kierunek Zwardoń i jedziemy cały czas nią do końca. Po lewej stronie mijamy charakterystyczne tankofermentatory browaru żywieckiego. I to jest pierwszy węzeł na drodze S69 do nas, gdzie ewentualnie też można skręcić w prawo na węźle browar i potem na rondzie skręcamy w prawo kierunek Węgierska Górka z Wardoń i po 4 km dojeżdżamy do naszego zajazdu Chorolna. Ale lepiej jechać sobie do końca, drogą ekspresową jest szybciej. I na ostatnim zjeździe węzeł przybędza, skręcamy na rondzie w lewo. Droga 69 jest chyba jedną z najbardziej malowniczych dróg w tej chwili w Polsce. Przecina całą Kotlinę Żywiecką. Po lewej stronie naprzeciwko nas można zobaczyć właśnie panoramę Beskidu Żywieckiego. O, i tutaj mamy właśnie tablicę węzeł przybędza, 3 km jeszcze nam pozostało. Dojeżdżając do węzeł Przybędza, po prawej stronie widać na wzniesieniu stację paliw, a zaraz obok nasz lokal, zajazd Chorolna, też na wzgórzu położony. No i charakterystyczna kładka dla zwierząt, która przechodzi nad drogą ekspresową i już się zbliżamy pomału do ronda, na którym skręcamy w lewo. No i właśnie dojeżdżamy teraz do ronda, gdzie kończy się droga S69 i łączy się z drogą krajową DK69 i albo możemy skręcić w prawo do Węgierskiej Górki, albo skręcamy na Zwardoń do granicy państwa, albo skręcamy w lewo w kierunku Radziechów i do Przybędza. Czyli na rondzie skręcamy w lewo do Przybędzy. Już mamy tutaj znak naszej restauracji i stacji paliw, która koło nas jest położona i dosłownie po 800 metrach jesteśmy na miejscu. Przejeżdżamy to pod wiaduktem drogi ekspresowej. Po prawej stronie jest nasz zajazd z dwoma wjazdami, z prawej i z lewej strony. Trochę tak poniżej poziomu drogi jesteśmy położeni, ale bardzo charakterystyczny punkt to stacja paliw. Jak się już ją przejedzie, to znaczy, że źle się wjechało.
No i już jesteśmy na miejscu.